Ja rzeczywiście nie chciałbym Państwa zanudzać liczbami, bo one są niezwykle interesujące. Jak czytamy te liczby, to myślimy, dlaczego tak wolno się włókiennictwo w Polsce rozwija. Przecież to włókiennictwo to jest oczywiście potężna szansa. Ale to Państwo zakończyć, że aby sobie wyobrazić, jak to wygląda w skali Łodzi, województwa łódzkiego, to chcę powiedzieć, to są dane statystyczne pobrane z wydawnictwa Urzędu Miasta Łodzi, to jest bardzo ważne, z których wynika, że ponad 32% pracowników zatrudnionych w przemyśle przetwórczym to pracownicy przemysłu włókienniczego i odzieżowego. I tutaj może być zaskoczenie, no bo rzeczywiście okazuje się, że coś, czego nie ma, daje pieniądze do budżetu. To jest bardzo poważne kwoty. Właśnie ten przemysł bez zbytniej megalomanii, mogę powiedzieć, właściwie zasila w stopniu najwyższym budżet miasta Łodzi i województwa łódzkiego. Jak to wygląda w skali europejskiej? Otóż, proszę Państwa, jest ponad 185 tysięcy takich przedsiębiorstw, podaję liczby cały czas, takie, które dotyczą przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 osób. Niestety statystyka jakoś pomija milczeniem te niewielkie liczby. I tutaj mamy kolejne zadziwienie. Gdyby spytać Państwa, ile z Łodzi przedsiębiorstw włókienniczych odzieżowych, to każdy powie, no wiem, no 200, no może 300, no 400. Otóż około 4 tysięcy w Łodzi, samo i tylko, włókienniczych i odzieżowych. Oczywista sprawa, no są wielkie, różne wielkości. Niektóre mają 2, 3 tylko zatrudnione osoby, ale są im takie, które, powiedzmy, Aundę 650, Ariadna, inne i tak dalej. To są już firmy, które w skali Europy coś znaczą. No więc zaskoczenie. A ile w województwie łódzkim całym? Ponad 14 tysięcy. No więc jak z tym przemysłem? Jest czy go nie ma? Otóż jest, proszę Państwa, jest. I muszę powiedzieć rzecz, która może trochę tutaj też dziwi. Mnie bardzo martwią te liczby, które mówią o tym, że coraz mniej zatrudnionych jest ludzi w przemyśle włókienniczym. Ale przypomnę, jest ponad 200 tysięcy osób w Polsce zatrudnionych. Czyli to nie jest taki jakiś sobie mały przemysł. Natomiast to jest sygnał, że ten przemysł się ciągle rozwija. On staje się coraz bardziej nowoczesny, dynamiczny. I to jest ten najważniejszy sygnał, że tu nie chodzi o liczby tak naprawdę. Chodzi o jakość ludzi tam zatrudnionych. I stąd wielki ukłon do pani dyrektor Łęckiej, do tych ludzi, którzy biorą na siebie taki duży wysiłek, ażeby edukacja w tym przemyśle rozwijała się. Nie ukrywajmy, ona jest ciągle nie tak, jak sobie wyobrażali, prawda? Ale ważne jest to, że coraz bardziej to się rozwija. I no, liczby nie są tu imponujące tych młodych ludzi, którzy uczą się, ale cieszy nas to, że również dostrzegli szansę. I tutaj taka sprawa jest przy okazji. Nie bez kozery, nie bez powodu mówimy, że jest to przemysł najbardziej innowacyjny. To oznacza, że on może nie zawsze tworzy nowe rozwiązania, ale na pewno szybko je absorbuje i potrafi dostosować w sposób niezwykle innowacyjny, innowatorski. I żeby Państwa już dalej nie męczył, to chcę powiedzieć, że taka jest liczba, jak 16, no 18 właśnie, bo to się liczy, prawie 18 miliardów złotych to są produkty włókiennicze. To jest trzeci przemysł, który ma największy eksport. Razem oczywiście z przemysłem odzieżowym. Mówię włókienniczy, ale także myślę o przemyśle odzieżowym. Prawda? I ostatnia ciekawostka już taka, że w roku ubiegłym w Łodzi, w województwie łódzkim, firm, które zatrudniały powyżej 10 osób, było 1876. W tej chwili mamy ich 1881. Niby niewiele. Ale to znaczy, że coraz więcej przedsiębiorców dostrzega niesamowitą szansę, jaką daje ten przemysł. Tkaniny innowacyjne, włókna innowacyjne, prawda, włókniny innowacyjne, odzież, która stosuje te produkty. To wszystko daje olbrzymią szansę. Jeśli pani gospodyni nam pozwoli, być może zakłócam program, ale chciałbym właśnie tutaj w tym momencie pokazać na grupę, wskazać na grupę młodych adeptów przyszłych w włókiennictwie. I chciałbym prosić o pozwolenie, abyśmy mogli... Może Państwo nie zwrócili uwagi na to, ale dzisiaj wyjątkowo w Szanowni mamy reprezentację dużą ludzi bardzo młodych. Tak nietypowo. My się cieszymy, bo to znaczy, że rośnie pokolenie kolejne, które będzie
czerpało z naszej wiedzy, prawda? A z przyjemnością, tak, można. Proszę przekazać. Ja bym chciał powiedzieć właśnie, że przyjmujemy dzisiaj kolejną grupę młodych ludzi do koła naukowego Stowarzyszenia Włókienników Polskich, co nam daje gwarancję, że Włókienik będzie przebywać. Będzie na tamtej szkole około 50 osób, prawda? To już jest pokaźna grupa i dlatego prosiłbym także pana profesora Mikołajczyka, który jest prezesem Oddziału Polskiego, oraz pana Pacholskiego o to, żeby razem byśmy mogli włączyć, wręcz, przepraszam, te legitymacje. Teraz, proszę pana.